Znaleźć prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby 3 razy w trzech rzutach sześcienną kostką do gry. No to zaczniemy od obliczenia, jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby w jednym rzucie, bo to jest łatwiejsze. Jakie są możliwe wyniki? Może być jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka lub szóstka. I teraz jak chcemy obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wypadnie liczba parzysta, parzysta, to to będzie stosunek dwóch liczb. Gdzie w mianowniku będziemy mieli liczbę wszystkich możliwych jednakowo prawdopodobnych przypadków, których jest 6, tyle ile jest ścian na kostce. A ile będzie w liczniku? No W liczniku musimy policzyć te przypadki, które spełniają nasz warunek. Czyli to będzie dwójka, czwórka i szóstka, bo te liczby są parzyste. Czyli mamy trzy takie liczby, a więc prawdopodobieństwo tego, że wypadnie liczba parzysta, będzie równe 1 druga. No bo możemy skrócić tutaj ten ułamek przez 3. Teraz, jak chcemy obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wypadnie, liczba parzysta, że wypadnie liczba parzysta trzy razy, to prawdopodobieństwo tego zdarzenia będzie iloczynem prawdopodobieństw, że wypadnie liczba parzysta w pierwszym rzucie, w drugim rzucie i w trzecim. Będzie tak dlatego, że te zdarzenia są niezależne od siebie. To znaczy. Każdy kolejny rzut jest niezależny od pozostałych rzutów, wbrew temu, co mylnie czasami uważają hazardziści. Może ja tutaj zrobię to taką metodą kopiowania i wklejania czyli sobie skopiuję ten napis. Kopiuj, wklej i pomnożę go trzy razy, żebym nie musiał tego za każdym razem przepisywać, czyli to jest równe prawdopodobieństwo tego, że w pierwszym rzucie wypadnie parzysta razy prawdopodobieństwo tego, że w drugim rzucie wypadnie parzysta razy prawdopodobieństwo tego, że w trzecim rzucie wypadnie parzysta. No a to jest po prostu jedna druga razy jedna druga razy jedna druga co daje ostatecznie 1 ósmą. A więc prawdopodobieństwo tego, że w trzech rzutach kostką 3 razy wypadnie liczba parzysta jest równe 1 ósma.